trzeba wierzyć cholernie. Jeśli człowiek nie wierzy, albo się, albo wątpi, niekoniecznie nie wierzy. Nie ma jakiegoś takiego. Albo trzeba przede wszystkim bardzo wcielić. Staraliśmy się, aby ten film był gdzieś niesłychanie bliski życia. I wydaje mi się, że udało nam się stworzyć rzeczywiście kawałek prawdziwego, prawdziwego świata. Jestem batalistą, lubię wielkie sceny, lubię szeroki ekran, duży oddech. Takich niezrobionych tematów, bardzo ważnych, no można było na palcach policzyć. To Powstanie Warszawskie, Monte Cassino. I był jeden, jedyny temat, bitwa i wojna, jedyna wygrana przez nas samodzielnie od końca XVI wieku począwszy. Ten film niesłychanie mi leży. To znaczy temat, scenariusz i ja zawsze uważałem, że reżyser powinien robić tylko to, co albo bardzo lubi i wtedy jest bardzo za, to go niesie, albo nienawidzi. To znaczy jest bardzo przeciw i z tym walczy. A nie należy robić rzeczy letnich, bo jeżeli jest coś, rzeczy letnie nikogo nie interesują.